dzieciaki, cześć! Witajcie na kanale Bajkowo TV. Dzisiaj Was zapraszam na śmieszną historię, która będzie na basenie. Zostawcie kciuk do góry i zaczynajcie oglądać. Zapraszam Was! Już nie mogę się doczekać, kiedy pójdę na basen. Zabiorę ze sobą moje dwa kochane Shopkinsy, ależ będą się cieszyć, że mogą się popluskać w wodzie. Od dawna się szykuję, żeby iść troszeczkę popływać. Dawno nie pływałam. A wy dzieciaki? Chodzicie na basen? Lubicie pływać? Może macie basen przy szkole i specjalne zajęcia? Ja to nawet sobie kupiłam specjalny strój kąpielowy. A teraz idę poszukać Shopkinsy. Gdzie wy jesteście? O! Tutaj się schowały moje maluszki. A co wy takie wystraszone? Co macie takie szerokie oczy? Ktoś was przestraszył? Coś złego się wydarzyło? Powiedzcie mi, to wam pomogę. No przecież jestem waszą przyjaciółką najlepszą. Nie mogę patrzeć na to, jak macie takie smutne minki. O, co się wydarzyło? Bo chodzi o ten basen. My się boimy pływać. Chyba jesteśmy za małe. Ja to się boję, że się roztopię. Nigdy wcześniej nie byłam na basenie. A ja to jestem jeszcze mała dziczka i w ogóle nie potrafię pływać. O, boję się, że się utopię. To jak chcecie, to możecie po prostu sobie usiąść z boku i popatrzeć, jak ja pływam, bo ja na pewno z tego nie zrezygnuję, ale was rozumiem, skoro się boicie, no to okej. Moje kochane, już jesteśmy na miejscu, spójrzcie tylko na to, ależ ten basen jest ogromny, a tam z tyłu są dwa leżaczki, możecie sobie na nich usiąść. Wiesz co, tak patrzę do tego basenu i jakby czegoś tutaj brakowało. Może ja się nie znam, bo nigdy nie byłam na basenie, ale no weź spójrz. No, faktycznie, jakby tak sucho było. Ty, no przecież w tym basenie nie ma wody. Ktoś zapomniał nalać wody. Ciekawe, jak tutaj będzie można się teraz kąpać. Ale przynajmniej my nie będziemy mokre. Jupi! Nie będę musiała się bać, że mi się mój wafelek pomoczy. Co wy wygadujecie? Ojeja, faktycznie. A może po prostu ten basen jest jeszcze zamknięty, nieczynny. Czekają na lepszą pogodę. I co teraz mam zrobić? Tak się szykowałam, tak marzyłam, żeby się wykąpać. Ale bez wody to nie da rady. Ej, Shopkinsy, macie jakiś pomysł? Może mi pomożecie rozwiązać ten problem? Co mam, na sucho siedzieć w basenie? Ja to kiedyś widziałam taki basen z kulkami, bez wody. I do takiego to nawet ja bym skoczyła, tylko skąd my teraz mamy jakieś kulki zabrać? Ej, butelka, wiesz może? Nie wiem, nie widziałam tutaj żadnych kulek. O, no właśnie. Może coś wymyślisz? To byłoby super. Poczekajcie, bo ja coś tam widziałam, jakieś kulki. Ty, a może to jest właśnie basen na takie kulki? A ja gapa pomyślałam, że tu powinna być woda. Mówiłam, że gdzieś widziałam te kulki w tym pudełku obok basenu. To chyba właśnie się wrzuca do tego basenu i jest zabawa z takimi kulkami. To co, Shopkinsy? Wrzucamy je do środka? Będziecie mogły się ze mną pobawić. Wow, ale one są super takie mięciutkie. Ja, przygotujcie się. Wow, ale te kulki skaczą. Nie ma ich za dużo, ale z takimi też jest niezła zabawa. Wow. Aha, zobaczcie, jak super. Nie potrzeba wody, aby się bawić. Te kulki są bardzo mięciutkie i super. Dalej, Shopkinsy, skakujcie tutaj do mnie. O, nie, ja to chyba odpadam. Ja to nawet tych kulek się boję. O, jest ich zdecydowanie za dużo. I butelka, no weź nie pękaj. Przecież mówiłaś, że tylko boisz się wody, a te kulki są takie mięciutkie, jakby gumowe. Ale i tak się boję, jestem taka mała i się między tymi kulkami na pewno zgubię i nikt mnie później nie znajdzie. A ja tam ryzykuję. A co tam? Skakuję. Nasza przyjaciółka już tam jest w środku. Na pewno mi pomoże. Ej, na pewno mi pomoże. Hopa! O, i zostałam teraz sama.
patrzę tutaj z góry. Może za chwilę się jeszcze zdecyduję. Ej, butelka, wskakuj, jest super! Te kuleczki są naprawdę milutkie. O, jedna mi tutaj wskoczyła. Naprawdę jest tak fajnie i w ogóle się nie boisz? Na pewno jak tam wskoczę, to się nie zgubię. No dobra, będę odważną małą buteleczką. Co tam, z dziedziami nieraz się bawię. No, no to teraz też dam radę i hopa! O, szybkińcy, widzę, że się zdecydowałyście. I zjazd ze zjeżdżalni, woohoo! Wprost do kuleczek. Szkoda, że ich nie ma więcej, ale i tak jest super, woohoo! Faktycznie, nie jest tak źle, nawet przyjemnie, te kuleczki są takie miłe i mnie ciągle gilgoczą. No, lepsze niż woda, bo w wodzie to bym na pewno się przewróciła i roztopiła. Szalejemy na maksa, woohoo, też się przewrócę. Zabawa? To ja was wszystkie teraz zakręcę. Uuu, i wam tutaj więcej kulek jeszcze dorzucę. A szopkinsy są schowane, szopkinsy są schowane. Ale to była szalona zabawa i w ogóle się nie bałam, że się zgubię w tych kuleczkach. Na szczęście sama się wykopałam i wyszłam. O, masz rację, super jest ta zabawa. Chyba jeszcze chwilę tutaj zostaniemy. A, super nam się trafiło. To ja sobie tutaj usiądę i poczekam, aż skończycie zabawę. Troszeczkę jeszcze tam poszalejcie. Tak się bałyście, że będzie straszna, ogromna i głęboka woda, a tutaj wyszła super zabawa. Opa, uwaga, skoki! I jeszcze ja! I jeszcze raz, bam! Bam! Koniec zabawy. Już się wybawiłyśmy, ale chcemy jeszcze tutaj wrócić następnym razem. Chcemy jeszcze się pobawić w tych kuleczkach. No, do kuleczek to wskoczę jeszcze raz. O, właśnie tak. Hopa! Dobra, obiecuję, że jeszcze tutaj wrócimy, a teraz, hej, szopkinsy, chodźcie. Trzeba pozbierać te wszystkie kuleczki i wracać już do domku. I co, moje maluszki? Jednak to był udany dzień. Warto było się wybrać na basen, który się okazał basenem kulkami. Ha! Kulkowy basen, kulkowy basen. Jeszcze tutaj wrócimy! Kochane dzieciaki, a wy byłyście kiedyś w basenie wypełnionym mnóstwem kulek? Często są takie, na przykład urodziny w takich pokojach z kulkami się organizuje. Pamiętajcie, aby zostawić kciuk do góry i subskrybować mój kanał oraz zostawić komentarz. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!